bardzo ciekawe miejsce w Krakowie, a dość rzadko odwiedzane przez turystów i można powiedzieć tylko wielka szkoda. Dlatego, że przy ulicy Retoryka znajduje się kompleks niezwykle interesujących budynków pochodzących z końca wieku XIX i z przełomu wieku XIX i XX. Autorem większości budynków na początku tej ulicy jest wybitny architekt Teodor Talowski, który wprawdzie żył krótko, ale pozostawił po sobie aż 70 w Polsce budynków. Projektował również własny dom, najpiękniejszy jego dom. Kamienica znajduje się przy ulicy Karmelickiej, zwana jest pod Pająkiem. Natomiast tu jest taka dość ciekawa rzecz, mianowicie większość turystów nie wie, że Kraków kojarzy nam się z Wisłą, a przecież druga bardzo ważna rzeka w Krakowie to Rudawa. Dzisiaj koryto Rudawy wpada do Wisły przy klasztorze Norbertanek na Zwierzyńcu. Natomiast w przyszłości Rudawa płynęła wzdłuż błoń krakowskich, tak jak dzisiaj Aleja 3 Maja. Płynęła sobie tutaj, właśnie gdzie myśmy oglądali przed chwilą pomnik Legionowej Czwórki. I następnie tutaj rozgałęziało się koryto Rudawy. Bardziej w kierunku miasta i murów obronnych koryto zwane było młynówką i nad nią znajdowały się młyny. I to były już młyny istniejące od czasów Piastów, znaczy Kazimierza Wielkiego, czyli tak zwane młyny królewskie. Były dolne, górne młyny. Natomiast po rozwidleniu właśnie w tym miejscu, mniej więcej skrzyżowanie dzisiejszej ulicy Piłsudskiego, ulicy Wenecja i Retoryka, w drugim kierunku Wisła płynęła sobie, Rudawa płynęła sobie prosto i przy placu Kosaka padała do rzeki Wisły. Więc umówmy się, że my jesteśmy na terenie, w którym jeszcze na początku wieku XX płynęła rzeka Rudawa. Osuszono tą rzekę w latach, pierwszej połowie wieku XX, to dokładnie to był rok 1912. I już wtedy właśnie wzdłuż Rudawy stały kamienice, które Państwo widzicie przed sobą, zaprojektowane przez Talowskiego. Pierwsza z kamienic nazywa się kamienicą pod śpiewającą żabą, ze względu na to, że na frontonie kamienicy znajduje się właśnie grająca żaba, grająca na mandolinie, jak Państwo widzicie. No i tu taka ciekawostka, z tego względu, że tutaj znajdowała się szkoła muzyczna, tak naprawdę, pod koniec wieku XIX, a ze względu na to, że płynęła tutaj Rudawa i na wiosnę słychać było kumkające żaby, stąd Talowski wymyślił właśnie nazwę tej kamienicy, nawiązując właśnie do siedziby dawnej szkoły muzycznej, właśnie jako żabę. Także ona sobie tu pięknie gra na mandolinie, natomiast niżej widzimy nuty, prawda? Bo to też jest warto zwrócić uwagę. Te nuty odnoszą się do pierwszych słów bardzo popularnej pod koniec wieku XIX pieśni Dziewczyno, masz buzię jak malina. Ja chcę zwrócić uwagę, że Talowski w swojej sztuce był o tyle charakterystyczny, że nadał jej specyficzne cechy. To jest okres tak zwanego eklektyzmu. Jeszcze nie ma secesji, historycy odchodzi, już zapomnienie eklektyzm, czyli różne połączenie stylów z jednej strony, ale z drugiej wpadł na pewną oryginalność. Przede wszystkim asymetria, proszę zwrócić uwagę, i cegła, która była stosowana. Specjalnie w cegielni Talowskiej wytwarzał specjalną cegłę, żeby ona naśladowała po prostu te dawne, średniowieczne cegły i żeby taki budynek sprawiał, taka kamienica, przepraszam, sprawiała wrażenie jakiejś starożytności, prawda? Te wszystkie wykusze, które Państwo widzicie, to wszystko, co jest z żelaza czy coś, to nie są odlewy. Wtedy to powszechnie robione były odlewy. On to wszystko jest odkute, więc to wszystko jest oryginalne, te ozdoby. Więc nie tylko, prawda, wymyślał nazwy, nie tylko właśnie jakąś tam historię, ale również spietyzmem odtwarzał szczegóły, więc te fasady są niezwykle charakterystyczne. Jeszcze chciałam pokazać dwie następne kamienice Talowskiego. Zresztą chcę
dodać, że wnętrza tych kamienic również mają bardzo ciekawe, oryginalne rozwiązania. Nie takie proste, nietradycyjne. Też mnóstwo zakamarków, mnóstwo jakichś właśnie takich ukrytych miejsc. Ale my pana tutaj... Ale musimy się tutaj zatrzymać. Kolejna oryginalna kamienica Talowskiego. Zresztą przez pewien czas też jego dom własny, on tutaj mieszkał. Proszę zwrócić uwagę, że ta kamienica jest podpisana przez mistrza, także nie ulega wątpliwości, kto jest jej autorem. No i przy pięknej fasadzie umieszczone zostały napisy, bardzo mądre przesłania. Tutaj są dwa. Życie krótkie, sztuka wieczna, prawda? I śpiesz się powoli. Co właściwie w dzisiejszych czasach powinno być bardzo aktualne. Taka mądrość życiowa, nie? Która właściwie nie przemija. Obok natomiast dom pod osłem, także jego autorstwa, Talowski, z tego związku z charakterystyczną tutaj głową osła i tym takim wykuszem, tego typu wykusze, czyli wystające na zewnątrz dodatkowe pomieszczenia zapewniały lepszy dopływ światła, na przykład właśnie w takiej kamienicy. To jest część oczywiście tylko kamienic Talowskiego. O Talowskim nakręcono film, to jest naprawdę jeden z nielicznych artystów, architektów, o którym został nakręcony w Polsce film. Także jego życie w ogóle i prywatne było ciekawe i inna historia. Natomiast dla kontrastu chciałam tutaj Państwu pokazać niezwykle oryginalnego. Oryginalnego już dla innej epoki. Przed nami dom o 100 balkonach po II wojnie światowej, w czasach oczywiście rządów Polski Ludowej, utrwala się sztuka, która przechodzi do historii pod nazwą socrealizm, czy realizm socjalistyczny. Tak zwana sztuka użytkowa, oczywiście w jakiś sposób również chwaląca, może nie tyle chwaląca, ale podnosząca presję ówczesnych władz. Zresztą architektów w owym czasie, dobrych architektów także nie brakowało, no ale nie mieli swobody twórczej, jak wiemy, bo istniały oczywiście przedsiębiorstwa, wówczas można powiedzieć takie architektoniczne i artyści wykonywali. Z roku 1956 kamienica i czasem zdarza się, że turysta w przewodniku przeczyta, że gdzieś przy ulicy Retoryka jest kamienica o 100 balkonach, to koniecznie trzeba przyjść i pokazać. Na pierwszy rzut oka powie, nie ma tutaj stóp, bo 50 jest od frontu, a 50 jest od podwórca. I oczywiście w dawnych czasach, kiedy nie było problemu, kiedy nie było domofonów, można było sobie przejść. I my jako przewodnicy to robiliśmy, bo musieliśmy zliczyć, czy rzeczywiście tych balkonów jest 100, żeby po prostu turysty nie prowadzić w błąd. I tak rzeczywiście było. One są odpowiednio ustawione, dlatego że tam musiało też odpowiednie światło wpadać. To wszystko jest zrobione z wielką precyzją.